Debata pod tytułem Quo Vadis Europa odbyła się w ramach Dnia Europy. Jej organizatorami byli Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz pierwsze liceum ogólnokształcące. Debatę poprowadzili młodzi ludzie. Słowo wstępne wygłosił prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Bardzo chciałbym, żeby w tej debacie, która, jak wiem tu z relacji, obejmuje najważniejsze, najbardziej takie istotne tematy, którymi żyje, którymi żyją Europejczycy, również Polacy, trochę świat, żeby ta debata w tych właśnie tematach miała charakter taki otwarty. To jest nie taki znów całkiem częsty przypadek, że możecie mówić, nie chcę powiedzieć, że wszystko, co wam przyjdzie do głowy, ale możecie mówić swobodnie, artykułować własne przemyślenia, nawet jeśli one mają charakter kontrowersyjny. Z upływem lat zorientujecie się, że takich sytuacji, w której możecie się wyrażać w formie słowa, gestu, odzwierciedlając własne refleksje, szczególnie na takie tematy, że takich sytuacji będzie coraz mniej. A jak już wsiąkniecie w hierarchię zawodową, społeczną, nie mówiąc o, nie wiem, polityczną jakąś, to się okaże, że bardziej myślicie, co nie powiedzieć, niż to, co powiedzieć. Czyli wejdziecie w taki obszar, w którym poprawność, często jest to nadużywane słowo polityczne, ale ogólnie mówiąc poprawność, bierze górę nad otwartością, nad szczerością. I to, co nie wypada nawet w waszym wieku powiedzieć często w domu, w szkole, to tutaj chciałbym, żeby oczywiście w takiej formule utrzymywania tej debaty w tych ryzach pewnych tematycznych, żeby to ująć. Bardzo będę się przysłuchiwał, przynajmniej tyle, ile mi czas pozwoli, będę się przysłuchiwał tej debacie. Ciekaw jestem, jak postrzegacie te problemy, czy te zagadnienia, bo nie wszystkie są problemami, chociaż część z nich tak. Przepraszam bardzo, wyłączyć. Natomiast chcę wam tylko jednym zdaniem powiedzieć, że żyjecie, żyjemy, bo ja też jestem Wałbrzyszaninem, w mieście nietypowym. W mieście, które, jak się dzisiaj trochę zastanawiałem jadąc tutaj, jest w jakimś sensie taką pigułką Europy. Żyjemy w społeczności wałbrzyskiej, która nie powstała z korzeni tutaj. Nie ma tak wiele takich miast w Polsce, a szczególnie no, my żyjemy w takim mieście, w którym nie ma wielopokoleniowej tradycji lokalnego patriotyzmu, identyfikowania się z tym miastem. Tu każdy przyjechał skądś. Debatę poprzedziły warsztaty dla gimnazjalistów dotyczące przyszłości Europy. Wzięły w nich udział reprezentacje Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 6 oraz Gimnazjum nr 9. Tematy poruszane podczas warsztatów stały się zalążkiem debaty, a rozmawiano na temat emigrantów, polityki Unii Europejskiej, gospodarki oraz Brexitu. Jestem Marcin Rozmiarek i dzisiaj będę dyskutował z panem Karolem na temat Brexitu. Tutaj jeszcze było łatwiej z mikrofonem. Rozmawialiśmy blisko godzinę na temat Brexitu i wyciągnęliśmy wnioski z tej rozmowy. Chciałbym, żebyś te wnioski nam zaprezentował. Ja ci może pomogę na początek pytaniem. Dlaczego, mimo tego, że Brexit będzie kosztował Anglików aż 60 miliardów euro, dlaczego oni wciąż dążą do tego i dlaczego oni twierdzą, że im się to opłaca? Unia Europejska, w jakiej się jeszcze do niedawna znajdowała Anglia, narzuca masę rzeczy. Jednym z takich rzeczy są na przykład imigranci.
Nie mówię tutaj tylko o imigrantach z Bliskiego Wschodu, mówię także o imigrantach pochodzących z terenów Europy. Imigranci wchodzą do Anglii i po prostu zarabiają tam pieniądze, następnie je wywożą. Anglia na tym bardzo traci. Jest to także sprawa ich tradycji. Europa narzuca bardzo dużo jakby, że uniwersalnych europejskich tradycji, a Anglia zawsze jako ten kraj leżący na uboczu, a nie w samej Europie, zawsze miała odmienne tradycje, typu na przykład ruch lewostronny albo odmienny system miar i wag. I na przykład ustaliliśmy to, że gdyby Anglia pozostała w Unii Europejskiej, prędzej czy później musiałaby przyjąć jednolity, ten, który mamy w Unii Europejskiej, system miar i wag, a z czasem także i walutę. Ustaliliśmy, doszliśmy do tego, że Anglicy jako ogromni tradycjonaliści raczej nie byliby chętni, nie byliby zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Oprócz dyskusji odbyło się także głosowanie, w którym na zadawane pytania uczestnicy odpowiadali tak lub nie.